13-0, 39-3, 15-4, 44-5, 14-3. Widziałem coś, co mnie otacza i to się wydawało dziwaczne. Nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, dlaczego to jest właśnie tak, a nie inaczej. I ja zacząłem próbować wyjaśniać, dlaczego to jest właśnie tak, a nie inaczej. I to już cała historia, nic poza tym. Zagłębiamy się znowu w to, co nas najbardziej ekscytuje, no, w te pomysły, z którymi się rano rodzimy, albo wieczorem zasypiamy, to rzadko. Wieczorem, jeśli coś rzeczywiście interesującego przychodzi do głowy, to się nie idzie spać, tylko się wstaje z powrotem i siada się do komputera, czy przynajmniej bierze się kawałek papieru i ołówek. Okay. To są moje. Te są twoje. Wiesz samą sieć. No to do roboty. Świat, jaki mamy, jest wspaniały. Po co wymyślać lepszy, skoro ten, który jest dookoła nas, jest tak interesujący, tak pełen tajemnic, wiele z nich jeszcze nie zgłębionych. Po co zmieniać ten świat? Jednym słowem, wydaje mi się, że świat idealny to ten, który nas otacza. Ukleja. Ops. A to? Wszystko ukleja. Dobra, jest jeszcze jedna. Jest płotka jedna. Koza jest znowu, dwie. Koza do woza. Uciekaj. Tu jeszcze coś. Też koza. Krótka zmiana temat. Co będzie? I kiedy to słońce będzie troszkę niższe, jeśli mogę dociągnąć? Ile jeszcze będzie? 5 minut? 10 minut? No nie, no już moglibyśmy spróbować. Jeszcze 5 minut, bo mi się dobrze siedzi. To jest właśnie zdumiewające, że tu jest tak widno nad powierzchnią, a pod powierzchnią przy tak skośnie padającym świetle słonecznym jest już zupełnie prawie ciemno. Dlatego już ryby wyruszają do otwartej wody, żeby zjadać naszą Dafnię, którą chcielibyśmy przed nimi obronić. Czy my się już zabieramy? Czy jeszcze za wcześnie? Jak ja bym już spróbował. Czy dobrze by było jeszcze za 30-40 rybek chociaż złowić? Ty chcesz płotek, no. 40? No. No. A mamy ile? A czasami jest, wiesz, tak, że jeden zaciąg i dokładnie, masz go setki. No to co, to trzeba trafić. Robimy trzy zaciągi, zgoda? Zgoda. Pierwszy ja z Piotrkiem, potem Agnieszka z Piotrkiem, a ja się zamieniam z Kubą na spodnie. No nie, może nie muszę. Badania się rodzą z potrzeby zaspokajania ciekawości ludzkiej. Tak, ale z tej ciekawości... Z tego dokładnie, o czym powiedział Piotrek. Znaczy, to jest właśnie pasja. Tak, to coś cię drąży, nie daje ci spać. Jeśli ktoś, tak jak Piotrek, chociaż... Piotrek. I nawet zdolności już właśnie... Jest w stanie, rozumiesz, w związku ze swoją pasją zaakceptować, może źle powiedziane, bo on tego nigdy nie zaakceptował, ale wytrzymać, może to jest lepsze słowo, presję ze strony swojego opiekuna naukowego. No to o czym to może świadczyć? Tylko o cholernej pasji. A to w takim razie jak było? Z czym? Ja. No z czym? Jak było, Maćku, z czym? Maćku, jak było z tobą w takim razie? Jak to się stało, że akurat hydrobiologia? A, to długa historia.
Ja naprawdę zaczynałem, ja chciałem zostać marynarzem. Rok studiowałem budownictwo okrętowe i właściwie było to bardzo przyjemne. Kiedyś zawinął Siedlecki do portu z Morskiego Instytutu Rybackiego, który przywiózł gdzieś tam z Morza Czerwonego jakieś kupę rozmaitych ryb konserwowanych, zamrożonych. To wszystko było wyładowywane. I wtedy się ich zapytałem, co trzeba zrobić, żeby pracować na takim Siedleckim. No i powiedzieli, że trzeba zostać biologiem. No to jak głupi, pod koniec tego roku na Politechnice Gdańskiej, na budownictwie okrętowym, postanowiłem pójść na biologię i zrezygnowałem z tej. Mam rok zaliczony budownictwa okrętowego. Mógłbym wrócić na drugi rok ewentualnie teraz. Ale...